Otwieram piątą sesję Rady Miasta Bartoszyce, zwołaną w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek burmistrza miasta. Informuję, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń utrwalających obraz i dźwięk, a następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Na stan 21 radnych na sesji obecnych jest 16. Nieobecność 5 radnych jest usprawiedliwiona. Proszę wszystkich o zalogowanie się do systemu w celu potwierdzenia obecności. Witam serdecznie przybyłych radnych, witam zastępcę burmistrza, pana Marka Lidzińskiego, witam radnego sejmiku warmińsko-mazurskiego, pana Marcina Kazimierczuka, witam pana skarbnika miasta, pana Jarosława Sielawę, dyrektorów podległych jednostek, witam media, witam serdecznie mieszkańców Bartoszyc oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymali wszyscy radni w określonym w statucie terminie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zgłosić zmianę do porządku obrad? Jednocześnie informuję, iż z uwagi na zwołanie sesji na wniosek burmistrza miasta w porządku obrad mogą zostać wprowadzone zmiany tylko i wyłącznie za jego zgodą. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy zatem do realizacji porządku obrad. Punkt 2a. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna. Projekt otrzymali wszyscy radni. Oznaczony jest numerem 1/5. Proszę przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, panią Annę Biniendę o przedstawienie opinii komisji. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, nasza komisja zapoznała się z projektem niniejszej uchwały i wydajemy opinię pozytywną. Meritum tego projektu stanowi o zmianie formy zatrudnienia opiekunek dziennych, to jest zmiany z umowy zlecenia na umowę o pracę. Dzięki temu osoby te, czyli te zatrudnione jako opiekunki, będą mogły skorzystać z dodatku motywacyjnego w wysokości 1000 zł, który finansowany jest przez rządowy program na lata 2024-2027. Ponadto w projekcie uchwały proponuje się zwiększenie stawki opłat za godzinę opieki nad dzieckiem, które to opłaty są wnoszone przez rodziców. Proponowana stawka wyniosłaby 5,20 zł zamiast obecnych 3 zł za godzinę. Ponieważ ten projekt uchwały niesie ze sobą wiele pytań, między innymi o sposób wyłaniania opiekunek dziennych, o kwalifikacje, o okres zatrudnienia itd., komisja uzyskała niezbędne wyjaśnienia od pana dyrektora ZAO, pana Zdzisława Żydkę. I jeśli ktoś z państwa może jakieś szczegółowe wyjaśnienia potrzebuje, bo myśmy też przed chwilą o tym jeszcze dyskutowali z dyrektorem, to może jeśli są pytania jeszcze dodatkowe, coś niezrozumiałego, to już wolałabym, żeby to pan dyrektor, no, jeśli pan burmistrz zgodzi się, żeby pan dyrektor Żydko odpowiedział. Jeśli nie ma pytań, to oczywiście wnoszę o przyjęcie projektu tej uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Proszę, pani radna Lucyna Jędryczka. Tak, moje pytanie do uchwały dotyczy ustalenia stawki minimalnego wynagrodzenia dla opiekunek. I dlaczego w zapisie uchwały w przypadku zawarcia umowy o pracę ustala się maksymalne wynagrodzenie zasadnicze dziennego opiekuna w wysokości 105% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Chodzi mi o te 105%. Dlaczego to tak jest napisane? Bo rozumiem 100%. Panie burmistrzu,
Ja poproszę pana dyrektora Zespołu Administracji Oświaty, który już państwu na komisjach o tym mówił, ale widocznie trzeba doprecyzować. Panie dyrektorze, proszę bardzo. Szanowni państwo, Rada Miasta ustala maksymalne wynagrodzenie. I jak czytaliśmy różne opinie prawne i rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał podjętych przez inne samorządy, to w momencie, gdybyśmy ustalili to maksymalne wynagrodzenie na poziomie dokładnie 100% minimalnego, to byśmy nie pozostawili żadnego marginesu w ogóle do ustalania tego wynagrodzenia przez burmistrza miasta. I stąd, żeby wyjść naprzeciw tym orzeczeniom, które podważały właśnie takie rozwiązanie, zawarliśmy zapis, że to będzie maksymalne, to jest 105% minimalnego wynagrodzenia, ale intencją jest to, że będzie to wynagrodzenie w wysokości minimalnego. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, wnioski w sprawie? Pan radny Karol Kapuściński, proszę bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, mam pytanie, czy projekt tej uchwały to jest pokłosie złożonego pisma jakiś ponad miesiąc temu, bo dowiedziałem się o tym od opiekunek dziennych, bo spotkały się tu z kolegą radnym Pawłem Wołochem i że tak powiem zainterweniowały, że te zmiany, które zostały ogłoszone, mogą być dla nich niekorzystne i złożył pan Paweł, z tego co tam dzisiaj zapytałem, to złożył takie pismo do urzędu i czy to jest pokłosie ta uchwała tego pisma? To były równoległe takie działania, proszę państwa, dlatego że panowie burmistrzowie po przejęciu swoich obowiązków zapoznawali się w ogóle i z wszystkimi szkołami, i z przedszkolami, i z punktami opieki. I między innymi, gdy odwiedzaliśmy razem z panem burmistrzem Lidzińskim każdy z tych czterech punktów opieki, to też między innymi to postulowały takie rozwiązanie opiekunki dzienne. I oczywiście równolegle także wpłynęło pismo od pana radnego. Pan radny Ryszard Andruszkiewicz, bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Chodzi mi o odpłatność, którą będą ponosili rodzice. Czyli wygląda na to, że w związku z tymi wszystkimi zmianami rodzice, mając załóżmy dzieci, no tutaj czytam, jeżeli będzie ktoś średnio miał 144 godziny, płacił 430. Teraz będzie 750 prawie. Czyli to są koszty pewnie przerzucane na odpłatności na rodziców, tak? Zmiana proponowana w uchwale, zmiana stawki, którą będą płacili rodzice, ma pokryć tą różnicę, którą poniesie samorząd odnośnie zatrudnienia tych opiekunek na umowie o pracę. I stąd z tego wynikła ta stawka 5,20 za godzinę. Ale zwróćcie też państwo uwagę na te różne programy rządowe, które temu rozwiązaniu towarzyszą. I w programie obowiązującym do końca września każdy rodzic skorzystający z takiej instytucjonalnej formy opieki ma prawo do 400 zł zwrotu kosztów pobytu i to dokonuje ZUS, ale oczywiście trzeba złożyć taki wniosek do ZUS-u, albo ewentualnie skorzystać z takiego programu, tego kapitału rodzinnego, gdzie między 12 miesiącem a 35 miesiącem życia może przez 24 miesiące pobierać otrzymywać 500 zł miesięcznie. Ale te programy obowiązują do 30 września. Już opublikowanym w Dzienniku Ustaw nowym rozwiązaniu, które wejdzie w życie od 1 października, będą dla rodziców trzy alternatywne programy, między innymi jeden z nich taki, że jeżeli rodzic korzysta z tej instytucjonalnej formy opieki, jaką jest między innymi opiekun dzienny, ale także żłobek czy klub dziecięcy, to będzie otrzymywał zwrot kosztów pobytu dziecka w tym żłobku czy u tego opiekuna do 1500 zł miesięcznie. Czyli praktycznie można powiedzieć, że od 1 października rodzice w ogóle nie będą ponosili opłat, jeżeli by się ta stawka tak nie zmieniła. Proszę, radny Andruszkiewicz. Chodzi mi jeszcze o taką rzecz, czy jest wśród rodziców świadomość i wykorzystywanie tych dotacji, czy to tylko mówimy po prostu między sobą? Nie no, zdecydowanie jest świadomość, bo zdecydowana większość rodziców wie, bo te pieniądze, te dzisiaj obowiązujące 400 zł, które jest, to praktycznie ZUS przelewa do nas, do Zespołu Administracyjnego Oświaty, a nie otrzymują tego rodzice. I oczywiście zdecydowana większość rodziców z tego korzysta. Ale dobrze, że o tym też mówimy. Zachęcam rodziców do zapoznania się z tymi rządowymi programami. Z programami, które
to są aktywni rodzice w pracy, aktywni w żłobku i aktywni w domu, które wejdą, będą obowiązywały od 1 października. Naprawdę jest to niesłychanie korzystne rozwiązanie dla rodziców mających dzieci do 3 roku życia. Pan radny Stanisław Dubicki był pierwszy, następnie pani Lucyna Jędryczka. Proszę bardzo. Dotychczasowa forma zatrudnienia tych pań to była forma zlecenia. W tej chwili one przechodzą na umowę o pracę. Pytanie do pana dyrektora jest takie, czy pan się liczy, czy pan jako nazwijmy to pracodawca, prawda, albo odpowiedzialny za tę formę, czy pan się liczy z tym, że wówczas na urzędzie jako na pracodawcy będzie spoczywał obowiązek udzielenia urlopów? Panie mogą pójść na zwolnienia lekarskie, wszystkie przywileje, które tyczą, wynikają z kodeksu pracy, będą nas obowiązywały jako pracodawcę, a w przypadku tej dotychczasowej formy te przywileje nie obowiązywały. Dlatego na przykład jeśli pójdą panie na zwolnienie lekarskie czy na urlopy, czy pan ma możliwość, że tak powiem, zastępstwa, żeby nie zakłócić tej formy opieki? Oczywiście trudno nie mieć świadomości przywilejów, które wynikają z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustawa mówi o wyborze dla burmistrza, że może to być umowa zlecenie lub umowa o pracę. Dotychczas byli na umowie zleceniu. Nie ukrywam, bardzo popierałem takie rozwiązanie na umowie zlecenie. Natomiast co się zmieniło? Wszedł dodatek motywacyjny rządowy w wysokości 1000 zł i żeby ten dodatek mogły te osoby otrzymywać, to muszą być zatrudnione na umowie o pracę. I w mojej świadomości jakby to jest to coś, co szale przeważyło, że żeby te panie, trudno, żeby nie mogły one otrzymywać tego dodatku, ale żeby mogły otrzymywać, muszą być zatrudnione na umowie o pracę. Natomiast chodzi o te nieobecności i tak dalej. No nie, my nie mamy takiej możliwości. W umowach z rodzicami będzie zawarty zapis, że nie świadczymy, że nie zapewniamy opieki dzieciom w momencie nieobecności opiekunki dziennej. Było tak też dotychczas. Jeżeli opiekunka, tak samo te panie chorowały, jak mogą chorować, czy będąc na umowie zleceniu, no i też w tym czasie oczywiście nie byliśmy w stanie zapewnić żadnego zastępstwa, bo nie mamy w ogóle takiego grona osób, takiej rezerwy. To jest niemożliwe. Pani radna Lucyna Jędryczka, proszę bardzo. Panie dyrektorze, ja chcę jeszcze doprecyzować. Czy dalej pozostaniemy przy takim sposobie, że rodzice przynoszą w pojemniczkach na cały dzień jedzenie dla dzieciaków uczestniczących do tych grup? Tak, zauważcie Państwo, że nawet w tej uchwale nie macie ustalenia stawki za wyżywienie, ponieważ nie jest naszym zamiarem organizacja wyżywienia. Wiem, bo mam rodziców dzieci uczęszczających w stowarzyszeniu do grup, no, mających dzieci w tych grupach i wiem, jak to się odbywało do tej pory, że przychodziła z rana mama i prosiła, żeby dostać urlop na 2 dni, bo nie ma opiekunki i jest chora i no nie ma obowiązku było zapewnienia tej opieki. Po prostu zgłaszano, że nie ma i musi się sam rodzic zaopiekować dzieckiem. Przy umowie o pracę to będzie taka sama zasada, że będzie ktoś mówił, że mama musi się zaopiekować dzieckiem? Będzie taka sama zasada, ponieważ my nie jesteśmy w stanie organizacyjnie zapewnić opieki w przypadku, gdy opiekunka będzie nieobecna w pracy. Możemy jedynie te dzieci próbować w tym momencie przenieść na wolne miejsca do innych opiekunek, ale ustawa jednoznacznie ogranicza. Opiekunka nie może w danej chwili opiekować się więcej niż 5 dzieci. Także jeżeli taka sytuacja, ja nawet wspominałem przed chwilą na komisji, na przykład w sierpniu miała miejsce, że jedna z opiekunek nagle, prawda, poprosiła o zwolnienie z pracy, tam przeszła do innej zupełnie instytucji i 5 rodziców zapytani, jak sobie poradzicie. No 3 mówi, no mamy tam babcie, coś, jakoś poradzimy sobie do końca sierpnia. 2 mówi nie. No, ale na szczęście u innych opiekunek było akurat po 4 osoby, mogliśmy tym 2 rodzicom zaproponować inne miejsca. I w takich sytuacjach będziemy starali się ratować tych rodziców, jeżeli tylko będą wolne miejsca u innej opiekunki. Ale jak będzie u każdej po 5, no niestety nie mogę takiego już zagwarantować. I nie ma czegoś takiego jak rezerwowa lista, bo jak inaczej to zrobić? Pani radna Anna Binienda, bardzo proszę. Jeśli ja mogę, to tak jakby popierając jeszcze naszą pozytywną opinię i w ogóle ten projekt uchwały, chciałabym nadmienić, że myśmy tutaj dyskutując wcześniej i z panem dyrektorem,
No i mamy taką wiedzę, że te panie będą na okres nie na, znaczy, że umowa o pracę nie będzie podpisana na czas nieograniczony, tylko na pewien próbny okres, to już pan dyrektor zdecyduje. Więc ponieważ wynagrodzenie tych opiekunek naprawdę będzie dobre razem z tym dodatkiem motywacyjnym, więc ja mam taką też świadomość, że osobom zatrudnionym będzie zależało na tej pracy, nie będą chodzić na zwolnienia. Tym bardziej, że opieka nad dziećmi jest szczególną formą pracy i jeśli do tej pory te panie pracują na umowie zleceniu, to chyba będzie tym bardziej im zależało, żeby tą pracę utrzymać. Tak, państwo postulujecie na tych spotkaniach właśnie przedsesyjnych, aby ta pierwsza umowa była umową na czas określony, żeby no jeszcze, że tak powiem, bardziej sprawdzić te panie, ich zaangażowanie w pracy i tak to będzie. Pan radny Paweł Wołoch prosił o głos, proszę bardzo. Drodzy państwo, jeszcze tutaj dodając z tej drugiej strony, ja miałem tą przyjemność właśnie spotkać się z tymi opiekunkami, wysłuchać ich właśnie poglądu na tę sprawę, ale jestem także i rodzicem i spotykam się z rodzicami, którzy mają tam dzieci. Raz, że sytuacja, która, ta dzisiejsza sytuacja, która ma szansę dojść do skutku, czyli umowa o pracę, nam pozwolą trochę jako rodzicom być bezpieczniejszym i spokojniejszym i mieć świadomość, że oddajemy nasze dzieci do miejsca, w którym pracownicy są godnie wynagradzani i przychodzą do pracy ochoczo. I myślę, że te umowy o pracę już spowodują takie zmobilizowanie opiekunek i po tylu latach pracy na umowie zlecenia, myślę, że jak będą pracować na umowie o pracę, to będzie dla nich coś lepszego w zawodowej ścieżce, co mogło ich spotkać obecnie. Nie ukrywam, że bardzo mają ogromne nadzieje na tą zmianę z tej umowy zlecenia, bo umowa zlecenia, nie oszukujmy się, ale dyskwalifikuje ich w wielu rzeczach, od kredytu po urlop wypoczynkowy, który po prostu im się należy, bo nie jest to praca taka zwyczajna, jest to praca z małymi dziećmi, które trzeba przygotować. Te panie wykonują ogromną pracę nad tym, żeby dzieci przygotować do przedszkoli, oprócz tego, że podgrzewają posiłki, przebierają, no mógłbym wymieniać i wymieniać, dlatego jestem całym sercem jako rodzic, a także i osoba, która deklarowała tym paniom pomoc za tym, aby to rozwiązanie wprowadzić. Rozwiąże to wiele, wiele dotychczasowych problemów na umowie zlecenia. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Katarzyna Basak. Bardzo proszę, panią Rano. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, szanowny panie burmistrzu. Ja chciałam jakby dołożyć do tego, co powiedział tu radny Paweł, ponieważ zdaje się 2 lata temu też jako klub prosiliśmy o wzrost płacy, to było 50 groszy na rzecz opiekunek. No ta uchwała przeszła, natomiast to, co się dzisiaj wydarzy, mam nadzieję, to bardzo ucywilizuje te warunki pracy i płacy tych pań. Też wielokrotnie przebywałam w tym punkcie, rozmawiałam i wiem, że rodzice również mówili, że stać ich na to, żeby te stawki, które oni płacą ze swojej strony, zapłacić na rzecz tych pań i wielokrotnie też podkreślali, że ich warunki są, no nie wiem, czym mogę pokusić się o wyrażenie tego, że takie no nie do końca godziwe, tak? Więc nasza w tym rola samorządu miejskiego, żeby też zadbać o no, tą sytuację, kiedy, aby znaleźć tak zwane zastępstwo, kiedy któraś z pani no, pójdzie na zwolnienie lekarskie na przykład. Także ja się cieszę, jeżeli ta uchwała przejdzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Dziękuję panu dyrektorowi. Wobec tego zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, bardzo proszę o głosowanie. Piętnaście głosów za, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę większością głosów.
Przechodzimy do kolejnego porządku, punktu porządku obrad, punkt 2b, a w nim projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024. Projekt oznaczony numerem 2/5. Projekt otrzymali wszyscy radni. Proszę przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu panią Olgę Hilmanowicz o przedstawienie opinii komisji. Komisja Programowa i Budżetu na spotkaniu zarówno dochody, jak i wydatki zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Zamykam dyskusję. Zatem przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o głosowanie teraz. Piętnaście głosów za, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę większością głosów. Następnym punktem jest punkt 2c. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2024-2040. Projekt otrzymali wszyscy radni, oznaczony numerem 3/5. Proszę ponownie panią Olgę Hilmanowicz, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o przedstawienie opinii. Komisja Programowa i Budżetu w sprawie projektu uchwały 3/5 właśnie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na 2024-40 również zaopiniowała zmiany pozytywnie. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Otwieram dyskusję. Pan radny Karol Kapuściński, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, mam pytanie, bo że tak powiem za małą dynamikę zastosowałem i wcześniej w uchwale nie zgłosiłem, ale tu też jest w prognozie finansowej wieloletniej. Jest tutaj 200 tysięcy na projekty tutaj przyszłe. Czy są już jakieś, które już, że tak powiem, padła decyzja, że na pewno to będą jakieś, które to będą projekty? O, w ten sposób zapytam. Czy to będą ulice, czy to będą jakieś budowle? Czy jest już jakaś decyzja, które już w pierwszej kolejności będą? Panie burmistrzu. Szanowni państwo, konkretnych projektów jeszcze nie ma, ale też nie mamy środków na to, żeby o takie projekty występować, więc musimy zagwarantować środki w budżecie, żebyśmy mogli przystąpić do projektowania na przyszłe konkursy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie ma, zatem zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o głosowanie teraz. Pani Krystyna. Pani Krystyna jest za. Pani jest za. Dobrze. Pani Krystyna Duda za. System się zblokował. Dobrze. 15 głosów za. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 2d. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Projekt oznaczony numerem 4/5 otrzymali wszyscy radni. Proszę przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny panią Annę Biniendę o przedstawienie opinii komisji. Dziękuję. Szanowni państwo, no tą uchwałę podjęliśmy 27 czerwca, ale się okazało,
wnikliwie sprawdzono u pana wojewody, że nie zawierała ona pewnych wymaganych zapisów. W związku z tym decyzją wojewody została unieważniona, ale aktualnie już wszystko zostało uzupełnione i po uzupełnieniu najważniejszych, wszelkich najważniejszych zapisów podejmujemy ponownie projekt tej uchwały w brzmieniu uzupełnionym. Także komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały i wnoszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję pani przewodniczącej. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o oddanie głosów teraz.16 głosów za. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę jednomyślnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punkt 2e. Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymali wszyscy radni. Projekt oznaczony numerem 5/5. Proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pana Wiesława Ostapowicza o przedstawienie opinii. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu pozytywnie przyjęła uwagi pana wojewody i po skonsultowaniu z panem radcą prawnym, panem burmistrzem, który był obecny na posiedzeniu komisji, na skutek rozstrzygnięcia tego nadzorczego wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 31 lipca 2024 roku, stwierdzającego nieważność uchwały nr 4/21/2024 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie umorzenia postępowania skargowego, komisja stwierdza potrzebę ponownego podjęcia uchwały z zastosowaniem uwag pana wojewody. Na tym protokół komisji zakończono. Dodam tylko, wyprzedzając już nasze obrady, że skarga została wysłana za pośrednictwem pana wojewody i za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Społecznych. W związku z tym tutaj są w naszych dokumentach dwie uchwały, ale tyczy to jednej skargi. Komisja, jeszcze raz powtarzam, jest za tym, żeby przygotowano i mamy przed sobą uchwały i prosiłbym o dalsze procedowanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Szesnaście głosów za. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę jednomyślnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 2f. Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymali wszyscy radni. Projekt oznaczony numerem 6/5. Proszę ponownie pana Wiesława Ostapowicza, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii. Dziękuję bardzo. To, co powiedziałem wcześniej w załączniku również do naszego spotkania i protokołu z posiedzenia komisji, załączamy rozstrzygnięcie nadzorcze pana wojewody, które dotyczy właśnie tych dwóch spraw. Także komisja zwraca się z prośbą do Wysokiej Rady, abyśmy podjęli uchwały, mając na uwadze uwagi pana wojewody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. 16 głosów za.
Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę jednomyślnie. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 5. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.